Inaczej. Każdy zna moją historię z Tindera, ale ją powtórzę. Ja się na tej historii nauczyłem jednej rzeczy, okej? Okay? To jest ważne, co powiem. Patrzcie, była kiedyś taka sprawa, że ja dużo chodziłem na siłownię, byłem nasterdowany i tak dalej, poznawałem laski non-stop, bez przerwy na Tinderze, siedziałem, kurwa, co chwilę spotkania, bla, 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 bla. Spotkałem jedną dziewczynę, która wyglądała dużo gorzej na zdjęciach niż w rzeczywistości. A mimo tego stwierdziłem, że okej, trudno, zainwestuję swój czas, mimo że wygląda jak wygląda, pójdę i się z nią spotkam. Nie oszukujmy się, kiedy poznajecie laskę na Tinderze, ja nie mówię, że poznajesz laskę na Tinderze tylko po to, żeby ją wyruchać. No to wiadomo, głównie po to poznajesz dziewczynę na Tinderze. No, nie oszukuj, stary, nie oszukuj, nie kłam, kurwa. Jeżeli jesteś pewny siebie, głównie poznajesz laskę na Tinderze po to, żeby ją wyruchać. Ale jeżeli mówisz, nie kurwa, nie chcę jej ruchać, może być koleżanka, może być dziewczyna, whatever, spoko, szanuję, rób co chcesz. Jak najbardziej nie jestem przeciwnikiem, Tinder też do tego służy, prawda? No słuchajcie tego. Ja już tak to bardzo skrócę, bo mi się tego opowiadać nie chce, bo to już opowiadałem milion razy, dzisiaj zresztą też na Facebooku. Ja poznałem tą dupę i powiedziałem, okej, trudno, spotkam się z nią, mimo że wygląda dużo gorzej, pogadam. Tam traktowałem ją źle, traktowałem ją bardzo źle. Traktowałem ją tragicznie. Nieważne, straciłem czas, uznałem, że było to bezsensowne. I miałem też sobie taką sytuację, gdzie też się umówiłem z dupą, bo ja wczoraj spotkałem z trzema dupami. Jutro jestem umówiony z dwiema. Tego jutro nie będzie live'a na YouTubie, ale na Facebooku prawdopodobnie będzie, zobaczymy. Na YouTubie nie będzie, na Facebooku raczej będzie, ale pojutrze znowu będzie YouTube, nieważne. Słuchajcie tego. Stary, spotykam się z dupeczką, ja już z daleka, kurwa, widzę, jak ona idzie. Przez telefon z nią gadam i powiedziałem do niej. Kurwa. Ja idę. Ona mówi, czemu? Mówię, bo jesteś, kurwa, gruba. I się rozłączyłem i poszedłem. I ja wiem, że to było mega chujowe, ale kurwa, jeżeli wyszmaty pierdolone wrzucacie zdjęcia, gdzie wyglądacie zupełnie inaczej, to sorry, ale nas mężczyzn bierze już kurwica. Bo pomyśl sobie, kurwa, logicznie. Logicznie. W sensie, okej, dobra, o co chodzi? Ja rozumiem, że dziewczyna wrzuci jakieś tam zdjęcie i sobie pomyśli, dobra, jeżeli na tym zdjęciu wyglądam korzystnie, to jest większa szansa, że mężczyzna zacznie ze mną rozmawiać i tak mi się wydaje przynajmniej. Tak mi się wydaje, stary, ja bym tego się nie zrobił, to było mega chamskie, mega słabe, było to fuj chamskie, ja sobie z tego zdaję sprawę, jasne, jak najbardziej, ale stary, przysięgam, że tak zrobiłem, nie kłamię, jakby, sorry. Przepraszam. O co chodzi? Kurwa, ja już mam dosyć tego, że marnować czas, serio, jutro są mówione z dwiema dupeczkami, dwie wyglądają bardzo dobrze i mam nadzieję, że tak będę wyglądał w rzeczywistości, bo zdarza się czasami, że laska na zdjęciu, zdarza się, ostatnio spotkałem się z dupą jedną, na zdjęciu wyglądała dużo gorzej niż w rzeczywistości, a wyglądała dobrze na zdjęciu, a w realu, ja pierdolę, naprawdę była bardzo dobra, no przysięga, była zajebista, więc zdarza się też się w drugą stronę, ale jest to rzadkością i słuchaj tego, stary, Jak myślą dziewczyny? Jak myślą kobiety? Kobieta myśli w sposób następujący. Ja wam powiem, jak myśli mężczyzna, przeciętny mężczyzna, tak jak myślę, ja tak uważam, jak myśli przeciętna kobieta. Mówimy o osobach, które są niepewne siebie, tak? Czyli masz dziewczynę niepewna siebie, która uważa, że jest nieatrakcyjna, nie wiem, chodzi na imprezy, nikt jej nie podrywa, ogólnie zawsze miała problem w relacjach damsko-męskich, jest raczej nieśmiała i tak dalej, wiecie o co chodzi, brak pewności siebie to też nieśmiałość, oczywiste. No bo Chopson oczywiście zdarza tak się jak najbardziej. W ogóle, o, witam Chopsona. Ty byłeś moderatorem, ja cię pamiętam, byku. Chopson, ja cię pamiętam. Witam. Słuchajcie, nie każdy jest fotogeniczny, jak najbardziej. Tam tak mówię, ta laska też taka była, że nie była fotogeniczna w rzeczywistości. Kurwa, naprawdę piękna. I słuchajcie, dziewczyna wrzuca zdjęcie. Tu wybierze dobre światło, tu zrobi Photoshopa, tu coś tam i tak wiecie. Wymyśla i wyjdzie nieźle na zdjęciu, nie? I on sobie myśli, okej, to może ja w tym momencie zainteresuję chłopaka swoją osobowością, może on poleci na to, jaka jestem, a fakt, że wyglądam gorzej w rzeczywistości, zejdzie na bok, bo zauroczy się tym,
zauroczy się mną po prostu. I kobiety bardzo często kłamią z wyglądem. Natomiast mężczyźni, trochę w drugą stronę, mężczyźni, bo ja poznałem dziewczynę i pytałem: a ja mam radochę, la 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 la, bo te gole psiochę, la 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 la, dzisiaj znów ogoleją, bo mnie będzie... Spokój, wariacie. Spokój, wariacie. Waha, no nie mogę się uspokoić. Dziękuję za 100 zł. Piątka dla ciebie. Kłaniam się nisko, postawię piździsko niżej. Nie mogę, bo zajmie podłogę. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło, byczku. Dzięki. Jeszcze ci daba przypierdolę. Dziękuję bardzo, stary. Dziękuję. Naprawdę bardzo dziękuję. Słuchajcie. 100 zł polskich, kurwa. Money, 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 money. Skądś pierdolić i szukaj. No nie, bo ja takie omy zawsze robię. Ja lubię sobie popierdolić, lubię pogadać z widzami, lubię być słuchany. Potem czuję, że chcę się tym podzielić. A mężczyźni działają w inną stronę. Jak rozmawiałem z dziewczynami i wiem, mężczyźni często oszukują, że są kimś, kim nie są. Czyli na przykład, nie wiem, mężczyzna kłamie, że prowadzi własną działalność. Czyli finansowo kłamią. Mężczyzna kłamie, że nie wiem. O, tutaj miałem sytuację, czekaj, kto mi to opowiadał? Wiem! Poznałem dziewczynę w Lublinie. Chwilę przed wyjazdem z Lublina poznałem dziewczynę. Swoją drogą, bardzo fajna dziewczyna, bardzo pozytywna. Naprawdę, mega fajna dziewczyna. I ona powiedziała mi, wiesz co, kiedyś miałem taką sytuację, że poznałem chłopaka. Przysięgam. I no, pokazywał mi swoje zdjęcie i tak dalej. Wszystko fajnie, fajnie, ładnie. Widziałem, jak wygląda. I on mówi do mnie: dobra, to słuchaj, ja podjadę po ciebie swoim BMW. I napisał, jakim BMW po nią podjedzie. I ona sobie stała, nie wiem, załóżmy gdzieś na przystanku, może na parkingu. Podjeżdża ziomek jakimś, kurwa, starym, zdezelowanym Oplem, uchyla okno, ma dwa razy więcej lat niż podawał, że w rzeczywistości ma, i mówi do niej: na co czekasz, wsiadaj. Powiedziała, że była mega przerażona. Wiadomo, to już był jakiś psychopata pewnie, kurwa, nie wiem, gwałciciel, chuj wie co, nawet nie chcę o tym myśleć, pojebany typ. Ale generalnie mężczyźni podobno często tak mówią, że kłamią, że mają więcej niż w rzeczywistości, nie wiem, mówią, że mają pieniądze, że mają firmy, że mają auta i tak dalej, więc mężczyźni próbują się podbudować finansowo, a kobiety wyglądowo. I z psychologicznego punktu widzenia tak to wygląda, że mężczyzna lubi coś pięknego, lubi, kiedy kobieta jest ładna, zgrabna, pociąga go seksualnie, kobiety natomiast lubią pieniądze, lubią jakoś tam, kiedy dziewczyna jakoś tam władzę ma. Bo po pieniądze to jest władza jednak, koniec końców. Jesteś bardziej szanowany, niestety, tak zawsze było i zawsze będzie. Musimy to akceptować, tak już jest. Nie wypierajmy tego. No, więc... Meritum jest takie... O, zjebałem się. Nie udajmy kogoś, kim nie jesteśmy, bo to nigdy nie wypali, serio, no nigdy. Kiedy będziesz gadał laskę, że jesteś bogaty, spotkasz się, kurwa, i przyjdziesz w podartych adidasach, to będzie wiedziała, że kłamałeś. Jeżeli jesteś dziewczyną, wyślesz zdjęcie sfotoshopowane i przyjdziesz, kurwa, rozlewając się na wszystkie strony świata, będzie ci wstyd, ty, kurwo, pierdolona. Wyobraź sobie, patrz, masz kompleksy, dziwko, nie? Masz kompleksy, sorry, tak do ciebie mówię, dziwko, ale jesteś dziwko, jak oszukujesz. Masz kompleksy, mówisz sobie: kurwa, jestem gruba, nikt ze mną nie chce, nikt ze mną nie chce rozmawiać, ja pierdolę, jest mi źle, jest mi smutno, jest mi źle, Norbert Gierczak, jebać cię. Okej, okay, ja cię rozumiem. Jakby serio, współczuję ci nawet. Czujesz się źle z samym sobą, to nie jest fajne, to nie jest zdrowe. A to sobie wyobraź, że idziesz grubasko pierdolona, chłopak czeka na chudą, fajną dziewczynę i taka grubaska pierdolona idzie, jaki gragas, kurwa, z beczką, kurwa. A ja mam radochę, la 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 la, bo tego lepciochę, la 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 la, dzisiaj znów ogoleją, bo mnie będzie ruchał ziom, dzisiaj znów ogolisz ją. Bo na czacie chcą. Dziękuję bardzo, 50 zł, piątka dla ciebie, tutaj wybitna małpka, za takie pieniążki jak najbardziej, najlepsza małpka na świecie, dziękuję bardzo, przyjacielu. Tylko wiecie, że dzisiaj był live na Facebooku i sąsiad przyszedł tutaj, bo tu sąsiad mieszka za ścianą, i sąsiad przyszedł i powiedział Sergiuszowi, czy ja mogę pizdę zamknąć, bo ja tu jest balkon obok, ja tu siedzę i krzyczę, i ziomek na balkonie siedział i pytał, czy mogę pizdę zamknąć, bo jest za głośno, on co pochillować na balkonie. I Sergiusz powiedział mu, że odrzuca jego wniosek, zakład, że on zaraz przyjdzie, bo się wkurwi, że tak krzyczę. Ja pierdolę. Panie Imej, spoko, byku, spoko, no już to nie przesady, no jakby, powiedzmy szczerze, donate jest obowiązkiem widza, ale bez przesady, 90 tysięcy subów, no i zajebiście, dziękuję bardzo, piątka dla was, dzięki, przyjaciele, dobijamy 100 tysięcy, będzie srebrny przycisk, kurwa, nareszcie, zajebiście, to też jest motywujące, dziękuję bardzo, buziaczki, dokończę tylko szybko moją myśl, którą zacząłem i już lecimy dalej, zome, więc jeżeli jesteś gruba i masz kompleksy, stary, no zrzucił wniosek, no serio, tak powiedział. A podjebany Rolexik? No nie mam podjebanego Rolexa, kurwa, stary, no jeżeli uważasz, że noszę fejki, to spoko, no okej, okay, jakby. Zupełnie szczerze, nie muszę się dowartościowywać rzeczami, ja czasami zakładam tanie zegarki, czasami droższe. Szczerze, zakładam częściej droższe, bo mi się bardziej podobają, po prostu, ale noszę też tańsze zegarki i nie wiem, nie czuję się gorzej z tym, że mam coś taniego na sobie, no kurwa mać, po prostu, nie wiem, kręci mnie to, lubię to i tyle. I spierdalaj. Słuchaj, i w momencie, w którym...
masz kompleksy, jesteś gruba, udajesz, że jesteś chuda w internecie, to kiedy przyjdziesz na spotkanie, to w jeszcze większe kompleksy wpadniesz, dziwko głupia, bo chłop ci powie, ty grubasko jebana, albo ci zacznie, kurwa, bawić twymi fałdami, kurwa, albo chować swoje palce w twoje fałdy i bawić się w chowanego, no rozumiesz, o co chodzi? No nie oszukujcie sami siebie i tyle, no. Bądźmy optymistami, ale też realistami. Tak, kurwa, pomieszajmy te dwie rzeczy. Cześć. Zadam ci zagadkę, okej? Okay? Dawaj, byku, zapierdol zagadkę, dajesz. Ach, był czarny ekran, ale no, wyjebane. I co? Sterdziarze zajebane? A chuj ci w dupę, kurwa, bym cię zniszczył jednym ciosem, kurwa, tak o, kurwa, prosty i chuj, rozumiesz? A, bym cię zobaczył, żebym ci zdeptał jak... Tak, zdeptałbyś się, zdeptał to cię stary, kurwa, stary to ci skakał, kurwa, po skakance. Słuchaj, siedzisz, kurwa, klawiaturę pokazujesz, oczywiście, kurwa, wielki kozak w internecie, słuchaj, kurwa, ja znam jiu-jitsu, taekwondo i inne trudne słowa, jakbym ci przypierdolił, to byś się, kurwa, zażygał i dobrze o tym wiesz. Więc nie szczekaj tam, kurwa, przeproś teraz pana, cały sygnet specjalnie cię założę i, kurwa, tyle, tak, rozumiesz? I proś o rozgrzeszenie. I co, brałeś sterydy i myślisz, żeś fajny jesteś? Ale czemu ty, kurwa, tak... Kluski masz w mordzie, ty stary, ci znowu palca włożył, kurwa. Nie wiem, odmul się trochę, nie wiem, wypij Tigera, kurwa, kawy się napij, nie wiem, gadasz, jakbyś był, kurwa, zmulony, nie wiem, z budowy wróciłeś i zmęczony, kurwa, jesteś kręgosłup napierdala, chuj ci chodzi. No i tak myślałem, bierzesz, kurwa. I co? No i pani, chłop zamilkł, kurwa, już nie wie co powiedzieć. Nie, już siedzi kurwa, jak zaraz sobie wygoogla fajne teksty.pl. Co by tu powiedzieć, kurwa, jak odpowiedzieć? Nie wiem, stary, możesz mi, kurwa, na uszach pograć, wypierdala, jelo. Co za debil jebany. Po pierwsze, sterydów od 2 lat nie biorę. Po pierwsze, kurwa, po drugie, nie wiem, siedzi, kurwa, przyklas jebany, matko święta. Hej. Siema, to twój chłopak? Nie. Brat? Nie. Ile macie lat? Ja mam 18, on ma 17. Czyli pewnie jest o ciebie zazdrosny, wino pijecie. Nie pijemy wina, pijemy bleka. O kurde, niezdrowo, słabo. A to jest jakiś przyjaciel najlepszy, daje rady miłosne, jest gejem? Tak. Serio? Tak. Kurwa, tak myślałem. Tak myślałem, bo taka fryzura gejowa i potem tak się kurwa głaskał, nie? No spoko, tak, w porządku. Ej, nie biegł ciągle o to, nie? Bo tak siedzi. No wiesz, poprawia się, bo wiesz, ty rozmawiasz z kimś, na ogół patrzą na ciebie, on sobie myśli, spojrzą na mnie. Nie, no serio, on tak szuka atencji. To jest atencji już jakiś. Skąd jesteście? Z Poznania. O, to ja blisko, z Wrocławia. Okej, okay, a ty nagrywasz coś, czy...? To znaczy? Ogólnie tak, jakby ja pracuję dla radia, więc nagrywam audycję. Okej, okay, a w tym momencie jakiegoś streama czy coś? Znaczy, ja nie robię rzeczy... Znaczy, ja robię rzeczy live, ale nie pokazuję twarzy, ja po prostu mam audycję radiową. Czasami tylko jest tak, że jak jesteśmy w studio, to wtedy faktycznie jakieś odcinki nagrywamy i jest kamera i tak dalej, ale na co dzień to tylko z mikrofonu, tego mikrofon mam taki, no, w miarę w porządku, nie? Bo czasami z domu trzeba... Teraz był okres, kiedy się zdalnie pracowało, więc prowadziliśmy radio jakby z mieszkania, nie? No, rozumiem. No, w ogóle widzę ten kolczyk. Ja tu mieszkam stosunkowo niedawno, bo ja zmieniłem pracę ogólnie w Wrocławiu. Strasznie dużo dziewczyn tutaj kolczyki te ma w tym rejonie. Ojej, no nie wiem, powiem ci, że ja go robiłam już bardzo dawno w sumie i tak raczej nie kierowałam się modą, tylko tym, że mi się podobał. Po prostu. No w porządku, okej. Okay. Jakby myślałem, że może w LoL'a grasz i Alistar ci się podobał, ale... A nie, ja nie gram, ale kolega tutaj gra. O koledze może nie rozmawiajmy, bo się zacznie podrywać i zrobi się niezręcznie, więc... Znaczy wiesz, ja tam nic do ciebie nie mam, nie rozumiesz, jakby jak chcesz w dupkę, to bierz w dupkę, ale mi o tym nie mów i będzie w porządku, nie? Okej. Okay. Czemu się z niego śmiejesz? Nie śmiej się z niego, ale nie wiem, no na przykład mnie to bawi czasem, bo niektórzy chłopacy też w sumie swoje dziewczyny namawiają na anal, a z gej się śmieją. A czy ktoś namówił kiedyś? Nie. Czyli będę pierwszy. Widzisz, ja mam dar przekonywania, no. Okej. Okay. A ty widzisz, popatrzył na mnie z nienawiścią na zasadzie, ty chuju. A bo pomyślał, ty, a może mnie namówisz? Ja pierdolę. No co, no taki mam humor. Nie, ja rozumiem spokojnie, jakby my nie jesteśmy źli. A zabawny jestem, nie? Całkiem. Całkiem, tylko tyle, serio? Naprawdę? A na ile lat wyglądam? 23. O, trafiłaś. A chciałabyś być miła, nie? Uważasz, że na więcej wyglądam. Nie, chciałam powiedzieć najpierw 23, potem 25, potem powiedziałam 23 jednak. Okej. Okay. A ja? Na ile? Chociaż ja mówiłam chyba. No mówiłaś, no ja bym tak właśnie strzelał te okolice, nie?
Dobra, słuchaj, lubisz kolegę? Czy lubię? Czy lubisz? No, lubię. A jak masz na imię? Zuzia. Zuzia, okej. Okay. Słuchaj, Zuzia, mam dla ciebie propozycję. Jak podasz mi Instagrama, to nie będę go wyzywał. Ale jak mi go nie podasz, to go totalnie zjadę. Okej, okay, ale jakby dlaczego? No bo będę cię podrywał po prostu. Aha. Musisz tutaj na dole napisać. No tak niekoniecznie w sumie. Czemu? Znaczy, ja tutaj jestem ogólnie tak for fun w sumie. No ja też. Mam chłopaka, także tak nie bardzo. Masz chłopaka? Mam. Szumiksol przesyła. Kurde, bo ja tu mieszkam od niedawna i myślałem, żebyś pokazała mi Poznań, Wrocław, bo ja ogólnie też chcę okolice zwiedzić. Biorę pod uwagę w to, że jest to niezdrowe, niestosowne. No, tak niekoniecznie, bo ja też nie mieszkam, więc tak... A skąd jesteś na co dzień? Z Anglii. Z Anglii jesteś? A jak się kolega nazywa? Brian. Serio, Brian cię nazwali? Ja pierdolę, nie dość, że Brian to... Nie, no Brian, kurwa, coś ty odjebał. Weź sobie zmień imię na Tomek czy coś, będziesz mówił, że jesteś Tomek Paluszek i będziesz palca wkładał sobie w dupę. Na przykład. No, akurat to nie było w sumie tak zbytnio zabawne. No wiem, ale starałem się, chciałem go obrazić, ale on taki widzę niezruszony siedzi. Nie, spoko, spoko, to przepraszam. Ale jakby, jaką masz satysfakcję w tym, że go obrazisz? No nie, no chciałem po prostu, żeby pogadał ze mną, nie chcę go wyzywać, po co? Ja przed chwilą jeszcze mówili, że nie chcesz z nim gadać, także... Nie, nie powiedziałem, że nie chcę z nim gadać. Powiedziałem, że nie chcę, żeby nie podrywał. Ja mogę z nim rozmawiać, no. Okay. Wiesz, ja wychodzę z założenia to zupełnie szczerze. Mi jest szkoda ludzi, którzy nie są akceptowani, ludzi, którzy... Inaczej, on lubi w dupę, byśmy bezpośredni. I to nie jest jego wina, że lubi w dupę, tylko taki się urodził. Ja mu współczuję, bo... Ja ci powiem tak, no... Ja się cieszę, że jestem normalny. Ale może kiedyś, jak nie wiem, jak będę miał wypadek samochodowy, też mi odpierdoli, rozumiesz? No tak, rozumiem. W sensie rozumiem, chociaż uważam, że tak nieodpowiednio trochę dobrawić te słowa, bo to nie jest nic takiego nienormalnego. Znaczy słuchaj, znaczy nienormalnego, inaczej, no umówmy się, jakby naturalną koleją rzeczy jest, że mężczyzna jest kobietą i z tego wychodzi dziecko jakieś, nie? Jasne, ja nie mówię, że to inaczej, ja tego nie bojkotuję w żaden sposób, ja jestem za wolnością ogólnie, uważam, że ludzie powinni być wolni, róbcie co chcecie, nikomu nie narzucajcie swojej orientacji i tak dalej, rób co chcesz, naprawdę i tyle, nie? I jest spoko. Ale ja też lubię sobie żartować, jakby nie wiem, to jest mój humor, no, to nie jest jego wina, że go matka upuściła w kołysce był i mu się coś pozmieniało, rozumiesz? No to wina bardziej matki, nie? A po prostu może kocyk był bez atestów Unii, wiesz, znamy tą historię już, choć może nie znasz, bo jesteś za młoda, ale kiedyś była taka pani, której się wyśliznęło dziecko z kocyka. No. Widzisz, i ciebie ten humor bawi, mnie też, a on siedzi taki niewzruszony. To znaczy on pisze z kimś, więc tak w sumie ma... Podrywa kogoś? Nie wiem, nie ingeruję w to. Brian, obraziłem cię czy nie? Czy jest w porządku? Nie, ogólnie my mamy naprawdę taki humor, my naprawdę czasem jak siedzimy się wyzywamy i w ogóle, także... No bo to też jest humor, serio, to jest humor. Tak, ja wiem, ale też jakby w pewnych momentach są po prostu takie przegięcia i to mnie... Nie, no to wiadomo, ja wiem, co chodzi, ale patrz, bo życie koniec końców, znaczy życie jest zajebiste, tak uważam, ale często jest smutne, nie wiem, ty jesteś, nie wiem, masz wypadek, jesteś chory, matka ci umiera, tracisz pracę, wiadomo, różne sytuacje w życiu są, więc ja wychodzę z założenia, że każdy powinien być szczęśliwy, jakby na swój sposób powinien cieszyć się życiem, nie powinniśmy sobie wzajemnie utrudniać tego życia, czyli nie wiem, moim zadaniem nie jest sprawić, żeby jemu było przykro, bo po co, jakby, no, rozumiesz, co chodzi, ale humorystycznie jak najbardziej, uważam, że powinniśmy mieć dystans do siebie i do świata. Nie, no rozumiem. No. Potem ja też mam kompleksy. Fryzjer mi spierdolił fryzurę, wyglądam jak jajko, dlatego też siedzę w czapce. Swoją drogą, Gucci. Okej, okay, nie pytałam. Wiem, dlatego przez to, że nie zapytałaś, to musiałem sam się pochwalić. Nie wiem, no ja na przykład nie mieszam marek, bo widzę, że masz czapkę Gucci tutaj Tommy na bluzie i tak. Wąż. Dla mnie. No a czemu nie można mieszać marek? Właśnie powinniśmy mieszać marki, właśnie. Nie, ja w sensie mówię, że dla mnie. Powiedziałam dla mnie. Ja uważam, że słabo jest, kiedy od góry do dołu masz wszystko, na przykład Gucci ubrane. To źle wygląda, takie... Nie, jak najbardziej, ale no... No ja bym się tak nie ubrała. Znaczy, ja,
Ja i tak noszę tylko Off-White, na sobie tylko Off-White, Off-White. Od kiedy Quebo nagrał tę nutę, to tylko w Off-White'cie chodzę, wiesz? Uważam, że jak ktoś chodzi w innych rzeczach, to jest żałosne. Ja tylko w Off-White'cie. No, bo tak Quebo mi powiedział, to ja tak właśnie robię. Ogólnie ja się strasznie raperami inspiruję. Na przykład Malik Montana nawijał, że ma Rolexa, to też kupiłem Rolexa, nie? Malik mówił, że ćpa kokainę, to też zacząłem. No ja rozumiesz, jakby ja, raperzy są najlepsi. W porządku. No. Dobra, słuchaj, bo tak widzę, że próbujesz nie poderwać, próbujesz, wiesz co? Nie uda ci się. Niestety, jestem nieosiągalny niczym Orange, bo w Orange internet też jest nieosiągalny, ciągle wypierdala, nie polecam. Jestem jak Orange, niestety dzisiaj jestem nieosiągalny. Ja wiem, przykro ci, nie płacz. Uśmiechnij się. Sztuczny uśmiech, ale spróbuj, uśmiechnij się. No nie, postaraj się uśmiechnąć, serio, bo będzie mi przykro. Okej. Okay. No tak o jest, ale jest okej. Okay. Przepraszam, że nie byłem łatwy. Następnym razem może ci się uda. To ja będę się żegnał. Brian, trzymaj się. Trochę cichy chłopak jesteś, ale w porządku. To papa. No, papa. Nie zatrzymuj mnie. I tak pójdę. Nie no, widzisz, napisałeś, panie przyjacielu, żebym zwyzywał go, to mi dasz pieniądze. Jeszcze powiem ci na sposób, no stary, kiedyś bym go zwyzywał, jeszcze 3 lata temu bym go zwyzywał, nie? Ale dzisiaj nie, serio, ziomek nic nie robił, siedział sobie cicho, w porządku, nie? Jakby rozumiesz, to sobie, ja wychodzę z tego założenia, patrz, stary, ja serio, chłop się popłakał, co ty pierdolisz? Chłop normalnie siedział i nic się nie odzywał, właśnie, nie miał nic przeciwko. Właśnie spoko, on kumał humor, właśnie w porządku się zachował. Widzisz, bo patrz o co chodzi. To samo jak ktoś by się z ciebie śmiał, kurwa, że nie wiem, że lubisz różowe koszulki nosić, czy nie wiem, czy lubisz, kurwa, czy lubisz tańczyć zawodowo i mówił, a kurwa, żałosne gejowskie. Nie powinniście się śmiać z ludzi, którzy mają inne preferencje. To był Anglik, nie rozumiał? No tak, Brian, to był Anglik, bez kitu. Nie, zupełnie jeszcze tak mówię. Możemy się zaśmiać z niektórych rzeczy, ale z niektórych też nie powinniśmy, nie? Widać było po jego twarzy, mu się trochę przykro zrobiło? No, humorystycznie tam gadałem, tylko zapytałem, czy wszystko w porządku i tak dalej, i starałem się być miły. Jesteś moim autorytetem. No i zajebiście. Spokojnie się zachował, bo siedział na utkanej. Zostawcie łapkę w górę, przyjaciele. Zostawcie łapeczkę w górę, będzie mi miło. Jak najbardziej. No. W ogóle zobaczcie, jaki sposób ja się zachowuję. Ja zawsze mam tak, że ja parodiuję obecne trendy. Dzisiaj trend jest, kurwa, o Gucci, ja pierdolę, zajebista, akurat popularna marka, czy nie wiem, trendy jest. No wiecie, co chodzi? Ja strasznie lubię parodiować rzeczy, które są obecnie na topie, z tego się śmiać. Nie, już tak mam. Na koniec rozmowy Brian się uśmiechnął. No i zajebioza, byku. Siema, Lio. Siema, mordo, co tam? Dobrze. A u ciebie? A ty podobni jesteście. To twój syn? No, syn. Cześć! No, siema. Siema. Fajnego masz ojca. No, mam ojca. A ile masz lat? Dwa. Tak. No to super. To przybij piątkę. No i fajnie. To trzymaj się, to na razie. No, siema. Siema. Spoko. Dzidzie są śmieszne. Jeśli moje usta oczy i zamykam Bóg, ona posuwa figury szykowe, oto mój ruch. Kręci się jak pomysły, latuje mi to sól, zleci do...